poprzedni? Nie, nie mam żadnej kartki. Daj to ludziom. To niech ktoś odmierza minutę czasu przy każdym pytaniu. Agnieszka? Odmierzajcie, odmierzajcie minutę i dzwońcie. Jak będzie minuta, to dzwońcie. Tak, rozdaw, chodź po sali. Ja zaraz sobie zrobimy szkolenie z formularzem. Okej. Okay. Zaczynamy? Ja zaczynam. Dobrze, idziemy. Dobry wieczór chyba, tak powinienem zacząć. Witam panów kandydatów na urząd prezydenta RP w nadchodzących wyborach. Witam władze uniwersyteckie, witam wszystkich przedstawicieli mediów. Ja nazywam się Marcin Żukowski, jestem studentem polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i będę miał przyjemność współprowadzić dzisiejszą debatę kandydatów na prezydenta. Moje nazwisko to Maciej Macenowicz, jestem studentem Wydziału Prawa Administracji. Także mam wielką przyjemność przede wszystkim powitać wszystkich moich kolegów i moje koleżanki, którzy tak licznie przybyli na tak wspaniałe i tak wyjątkowe wydarzenie, na którym udało nam się zebrać prawie wszystkich kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chcielibyśmy teraz Państwu przedstawić w kolejności alfabetycznej uczestników naszego spotkania. Także kolejność alfabetyczna zaczyna się oczywiście od pana marszałka Marka Jurka w pierwszej kolejności. Pana marszałka Bronisława Komorowskiego. Jeśli dobrze dostrzegam, to dalej siedzi pan przewodniczący Janusz Korwin-Mikke. Oraz pan premier Andrzej Lepper. W dalszej kolejności mamy pana przewodniczącego Kornela Morawieckiego. Oraz pana ministra Andrzeja Olechowskiego. Z tego, co widzę, przedostatnim uczestnikiem naszej debaty jest pan premier Waldemar Pawlak. Oraz last but not least, pan przewodniczący Bogusław Ziętek. Także jak państwo zdążyliście zaobserwować, nie ma wśród nas pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz pana przewodniczącego Grzegorza Napieralskiego. Chcielibyśmy przedstawić teraz Państwu formułę naszego dzisiejszego spotkania. Planujemy, że potrwa ono około 90 do 100 minut. Będzie podzielone na trzy etapy. W pierwszej turze, może jeśli użyję takiego sformułowania, wszyscy kandydaci dostaną takie same pytania. Tych pytań będzie 5. Każdy kandydat będzie miał minutę czasu na odpowiedź, a o kończącym się czasie na odpowiedź przypomni Państwu dzwonek. Proszę bardzo. Trochę głośniejszy, mam nadzieję. To będzie pierwsza runda, każdy kandydat ma minutę czasu. W rundzie drugiej kierujemy do każdego z kandydatów 3 pytania. To są pytania, które napływały do nas za pośrednictwem maili oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. To jest runda druga. Podczas trwania pierwszej rundy Państwo z sali możecie również zadawać pytania. Po sali będą krążyć nasi wolontariusze z formularzami, na których można wpisać pytanie, które Państwu przyjdzie do głowy podczas tej pierwszej tury debaty. Te pytania trafią tutaj do nas i być może któreś z nich zostanie zadane w drugim etapie. A trzecia, ostatnia runda naszej debaty to jest swobodna wypowiedź każdego z kandydatów. Każdy kandydat będzie miał około 1,5 minuty na próbę przekonania tych jeszcze nieprzekonanych wyborców do głosowania właśnie na swoją osobę. Także myślę, że z naszej strony to by był taki krótki wstęp. Proponuję przejść do pierwszego pytania, tak? Tak, zaszczytną rolę trafiłem na dzisiejszym spotkaniu. Mam przyjemność zadać pierwsze pytanie do pana marszałka Marka Jurka, które też jest... Proszę państwa, tu jest sporo wolnych miejsc, a czeka z 200 osób. Może by te 50-70 osób musi, jest bardzo dużo tutaj wolnych miejsc. Z tego, co widzę, bardzo dużo wolnych miejsc, to jest...
tego, co widzę, bardzo dużo wolnych miejsc, to jest takie względne określenie, ale względy bezpieczeństwa tutaj obowiązują i to już nie tylko od nas zależy, jaka ilość osób jest wpuszczana w tej chwili, z jaką częstotliwością na salę. Także tu względy bezpieczeństwa są priorytetem. Na górze mamy dostęp audiowizualny, tam można cały czas wchodzić bocznymi wejściami. Także tutaj względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Tak więc ponawiając próbę zadania pierwszego pytania, ale jakże ważnego dla naszej dzisiejszej dyskusji. Panie Marszałku, dlaczego kandyduje Pan na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Przede wszystkim kandyduję dlatego, bo jak sądzę, jak każdy kandydat, jestem przekonany, że dobrze wypełniłbym ten urząd, że doświadczenie, którym dysponuję, pozwoliłoby dobrze reprezentować Polskę i co więcej, że moje doświadczenie związane jest w sposób szczególny z tym, co powinien robić prezydent. Ja miałem honor kierować dwoma kolegialnymi organami władzy państwowej, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. No, Sejmem, marszałek nie tyle kieruje Sejmem, ale kieruje jego organami, Konwentem Seniorów i Prezydium Sejmu. I tam trzeba współpracować stale z ludźmi o bardzo różnych poglądach. Prezydent musi pracować z całym parlamentem, z wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, a jednocześnie musi być człowiekiem zdecydowanych przekonań. Wierzę, że dobrze mógłbym wykonać ten urząd i chcę reprezentować ludzi, którzy oczekują, że będę kandydował. Dziękuję. Prosiłbym teraz o odpowiedź pana marszałka Bronisława Komorowskiego. Proszę Państwa, no ja również nie czuję się politycznym brojlerem, to znaczy karierę polityczną rozpocząłem jeszcze w czasach opozycji antykomunistycznej, a potem stopniowo, krok po kroku, szczebel po szczeblu, od dyrektora w Urzędzie Rady Ministrów, przez wiceministra, ministra obrony narodowej, przez posła wszystkich 6 kadencji, przewodniczącego komisji sejmowej, wicemarszałka, do marszałka, dzisiaj także osoby wypełniającej obowiązki głowy państwa. Jak Państwo wiedzą, brojler to jest taki ptaszek, który rośnie szybko, ale jest cienki, chudy w nogach, więc ja się brojlerem nie czuję w polityce. To po pierwsze. Po drugie, kandyduję dlatego, że wydaje mi się, że wszyscy w Polsce mają szczerze dosyć prezydentury, która była prezydenturą konfliktu i awantury, prezydenturą dzielącą Polaków, a nie łączącą. I wydaje mi się, że potrafi uniknąć pokus zachowań takich jak konflikt o krzesło, konflikt o samolot. Wydaje mi się również, że mam w sobie zdolność łączenia Polaków i skupiania... Panie marszałku, niestety, przepraszamy, mamy... Ja może Panie przewodniczący? Proszę pana, ja uważam, że kandyduję po to, żeby ludzie mogli głosować na kogoś, kto nie lubi tego ustroju. To nie chodzi o tę partię czy tamtą. Ustrój jest zły, a nie ludzie, że można było dokonać zasadniczej zmiany ustroju, co niewątpliwie spowoduje konflikty. Pan Marek Borowski twierdził, że jestem poza głównym nurtem polskiej polityki. Ma absolutną rację, bo główny nurt polskiej polityki to jest kloaka. Rządy... Jeżeli komuś się podobają rządy bandy czworga, czyli PO, PiSu, SLD i PSL, to nie głosuje na kogo innego. A jeżeli ktoś uważa, że trzeba dokonać zasadniczej zmiany, potem zasadniczej zmiany ustroju, no to powinien zagłosować na mnie i po to właśnie kandyduję, żeby ci, co nas okradają i chcą żądać naszymi pieniędzmi, żeby zobaczyli, że nie wszyscy są z nich zadowoleni. Ilu jest niezadowolonych z tych rządów, to zobaczymy po procencie głosów na mnie. Żeby pamiętać, że oni patrzą uważnie. Jeżeli dostaną na bandę czworga padnie bardzo dużo głosów, to znaczy, że oni uznają, że jest bardzo dobrze, że jest głupota i że jest korupcja. Tak uznają. Dziękujemy, panie przewodniczący. Pan premier Andrzej Lepper. Proszę państwa, w życiu przeżyłem już dosyć dużo, 56 lat mieszkam w Polsce.